Otwieram te zebranie sprawozdawcze na rok 2014. W 2014 roku to były po prostu przygotowania do zawodów, porządkowanie placu, remonty, utrzymywanie w stanie należycie obiektu, staranie o jakieś finanse dodatkowe. Uczestniczyliśmy we wszystkich imprezach kościelnych i normalnie 11 listopada w Dniu Niepodległości. Druhowie pozyskali 2 szkolenia, dowódców i naczelnika po jednym. Na ogólnie w miarę możliwości młodzież chcemy pozyskać. Dziewczęta na wojewódzkich zawodach pożarniczych sportowo zajęły 16 miejsce na 31 drużyn, jak były usytane. Męska drużyna, 2-krotnie zawody gminne, 3 miejsce. Przeważnie w zawodach bierzemy dość dobre miejsca, zajmujemy. Z tego wszystkiego to ocieplenie stropu tutaj, ocieplenie drzwi garażowych i po prostu odnowienie, nie? Pozyskanie tak, żeby się kucie blachą. No i tak, to te zawody też były, mnie bardzo cieszą, nie? Że po prostu młodzież jeszcze uczestniczy w tych zawodach. W tym roku to przewidujemy po prostu jeszcze umalować zewnątrz remizę całą. Może i obiektu płot, no i asfalt położymy na placu przed wejściem do świetlicy. Jeszcze prac poszedł takich dodatkowych. Utrzymanie wszystko w stanie i sprzęt bojowy i taki w stanie należyty. Jak pan się odniesie do uwag przedstawionych przez druhaż miejskiego, przez drucha komendanta Juliana Tomickiego? Jako druh Lachowicz Miejski, przewodniczący komisji rewizyjnej, to po prostu by chciał, żeby rachunek dany przez panią prezes Władysławowa, co ma sklep tutaj u nas normalnie dzierżawi, żeby były rozpisywane, że osobno oświetlenie woda, osobno tylko raczej, żeby był bezpośrednio, wtedy to nam po prostu daje tam bezpośrednio pieniążki do kasy, skarbnika. A do drucha? Drucha Juliana Tomickiego. No i Julian II, Julian Tomicki ma trochę racji, no bo po prostu nieraz jak są organizowane te szkolenia, to nie ma tych druhów. Każdy druh poszukują pracy, są za granicami. Trudno to szybko w tym systemie ogarnąć. Jest też terenem, jako kałek jest dość małym, tak dużo tych właściwie nie ma, tak żeby nie mamy takiej z czym wybierać. Gdyby to były może w innych terminach, na pewno by się do tego druhowie dostosowali. Każdy szuka pieniędzy. Ja oceniam w miarę korzystny sposób, dość dobry. Nie mam żadnych zastrzeżeń do tych. Jedynie tylko co mam, to do niektórych druhów, którzy po prostu 10 zł składka ustalana na rok i po prostu nie mogą zapłacić. To mnie bardzo dziwne. To jest bez tego po prostu choroba jakaś albo coś. To 10 zł to na dzisiejszy czas to jest naprawdę bardzo mało pieniędzy. Dziękuję. Dziękuję.